pierwszy temat, który chcę poruszyć, to jest temat pokuty. I mam takie wrażenie i takie przekonanie, że także u nas w Kościele ten temat nie jest dobrze rozumiany. I chciałabym kilka słów na ten temat powiedzieć po prostu. Bo pokuta to jest postawa serca, wiecie, tu chodzi o serce. I zaczyna się od tego, że konfrontujesz się z Bożą prawdą i widzisz, że jest rozjazd. To jest początek. I wiele osób na tym etapie robi coś takiego, że przeprasza. Ale wiesz co? Przepraszasz dla siebie samego. Nie przepraszasz Boga. To jest potrzebne tobie, twojej psychice, żebyś wiedział, że jesteś uniewinniony. Że kiedy będzie przychodził diabeł z oskarżeniem, żebyś mógł powiedzieć: jestem uniewinniony przez krew Jezusa. I to przepraszam jest też potrzebne ludziom po to, żeby móc później z nimi budować normalnie relacje. Ale są osoby, które na tym etapie się zatrzymują. Mówił: przeprosiłem, ale nic zatem dalej nie idzie. Wiecie, jest napisane, że nie po słowach, ale po owocach poznacie. Dobrze, że mnie przeprosiłeś, ale wolałabym, żebyś tego nie robił po raz kolejny. Ja ci przebaczę, ale potrzebujesz coś z tym zrobić. Dużo osób zatrzymuje się na tym etapie i uważa, że to jest pokuta, bo przeprosiłem kogoś lub Boga. Ale to jest dopiero jeden z elementów. Później jest moment decyzji. I tutaj jest znowu rozjazd. Bo to już wymaga od ciebie tego, żebyś zaczął praktycznie działać. I są dwie tendencje, dwa rodzaje podejścia do tego tematu wtedy. Pierwsze jest takie, że szczerze widzisz błąd, jaki popełniłeś i szczerze chcesz z tego wyjść, ale patrzysz na swój grzech i mówisz: Boże, nie dam rady. Nie jestem w stanie się z tego uwolnić, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. I rezygnujesz. W drugim przypadku jest tak, że mówisz: dobrze, Boże, ja załatwię cały temat w jedną noc. Wszystko zrobię, wszystko porządzę, jak trzeba, wszystko zrobię. Ale to ci nie wychodzi, później się frustrujesz. I później znowu przychodzi potępienie do twojego życia. I znowu później przepraszasz Boga. I masz taki kołowrotek. Jedno i drugie podejście jest błędne. I osobiście uważam, że wynika z tego, że nie do końca rozumie się, czym jest łaska i jak jej używać. Bo w jednym i w drugim przypadku próbujesz zrobić coś o własnych siłach. I dlatego ci nie wychodzi. Jest potrzeba, żebyście to zrozumieli. Że samo powiedzenie sorry to nie jest jeszcze pokuta. Ale trzeba później wziąć Bożą łaskę. Uwierzyć w to, że na twoją decyzję przychodzi moc wysokości. Uwierzyć w to, że ta łaska cię uzdalnia do tego, żeby wyjść z tego miejsca, w którym jesteś. I zacząć praktykować, bo wiara jest praktyczna. Łaska pracująca. Więc samo zostanie na poziomie decyzji to jest za mało. Musisz robić kroki. Jeżeli jesteś chamem, to zacznij się zmieniać. Nie mów tylko sorry, że jestem chamem. Bo po owocach poznacie. Niektórzy z was przez to, że nie rozumiecie, czym jest pokuta, niewłaściwie stosujecie. Jesteście zblokowani w życiu. Nie poszerzacie się, nie idziecie dalej. I borykacie się z tymi samymi problemami. I się zastanawiacie, dlaczego tak jest. Zrewidujcie to, o czym mówię. Bo to jest temat, który jest fundamentalny i temat, który jest bieżący dla nas też, dla naszego Kościoła.